No jakieś zadanie mi tu wydałeś, że oblicz pierwszą prędkość kosmiczną dla gówna o masie 0,5 kg o promieniu 10-10 cm, które zostało wystrzelone z dubska z siłą 200 newtonów. Nie wiem dlaczego, co tu miałeś w głowie, żebyś takie tematy mi dawał, ale obliczyć już się mogę pokusić. Żeby spróbować to mimo wszystko policzyć. Dobra, wedle tego wzorku. Jakby tutaj to było? Newtony. Tam było 200 newtonów. Masa, chwila. To jest promień w metrach, czyli 0,1. To było 10 cm. Podziel to na kilogramy, to było 0,5. Wychodzi z tego już 40. I myślę, czy muszę to ten pierwiastek tu wziąć, czy nie muszę. Bo 40 wychodzi mi metrów na sekundę, czy kilometrów na sekundę, ciężko powiedzieć. Znaczy metrów na sekundę by to dało. Jak z pierwiastkowej daje to około 6,32 metra na sekundę, taka prędkość.